Najpierw zrobimy efekt światła. Robimy jakieś ciemne tło, na przykład takie. Teraz robimy jakieś podłoże. Następnie robimy źródło naszego światła. Ja robię lampę. Teraz robimy promień światła. Teraz wchodzimy w zakładkę Display Options. W Ink Effect wybieramy Semi Transparent. To koeficjent poniżej to prześwit, najlepiej ustawić od 10 do 20. Ja ustawię 20. Teraz możemy zrobić postać, która będzie się przedzierać przez światło. Ja narysuję takiego Czesława.
Przechodzimy do edytora zdarzeń. Pierwsze, co musimy zrobić, to aby nasz Czesław nie wypadł za okno naszej gry. Więc robimy New Condition Czesław Collision z Backdrop Movement Stop. Jeszcze jedno. Klikamy prawym przyciskiem na promień światła i dajemy Order to Front. A oto efekt naszej pracy. Tworzymy edit boxa. Umieszczamy go poza widokiem planszy. Wchodzimy do edytora zdarzeń. The keyboard upon pressing a key to wybieramy po naciśnięciu jakiego przycisku ma pojawić się tabela. Ja wybieram tab. I pod edit boxem dajemy Postion Select Postion i wybieramy gdzie ma pojawić się tabela, pamiętając, że punkt widoku w edit box jest w lewym górnym rogu. Teraz w edytorze zdarzeń robimy New Condition, klikamy te dwa komputerki i Compare to General Values, klikamy ten przycisk po prawej stronie z napisem Retrieve Data from an Object, tam wybieramy Edit Boxa i Get Text. Wtedy w tabeli poniżej wpisujemy jaki mamy wpisać kod. Kod wpisujemy w cudzysłowiu tylko w edytorze zdarzeń, ale w grze wpisujemy normalnie. Teraz zależnie od tego co to za kod wybieramy akcję. Ja zrobiłem kod na życie, więc klikam pod joystickami Lives Set Number of Lives 100. Ale potrzebna nam będzie też komenda na zamknięcie tabeli, więc powtarzamy ten warunek, tyle że na koniec dajemy inny kod. Ja napiszę X i ta akcja będzie taka. Pod edit boxem dajemy Postion Select Postion i wybieramy pozycję poza ekranem gry. A i do każdej komendy z kodem dajemy równoległe zdarzenie The Keyboard Upon Pressing a Key Enter. A żeby sprawdzić czy działa, zrobię minę. Nie w sensie mimiki,
Więc rysujemy jakąś na szybko i robimy Newton Dition Czesław Colisions Mina Create Objekt. Tu wybieramy animację wybuchu Relative 0.0 Tumina, następnie Czesław Colisions animacja wybuchu Number of Lives Substrat from Number of Lives i wybieramy ile HP ma na modiąc. Ja wybrałem 85. A oto efekt naszej pracy.